Siema, siema, cześć, cześć. Witam bardzo serdecznie. Kliknąłeś w ten film, bo interesuje Cię, ile Bike 3 pali. Słuchajcie, mój Bike 3, którym jeżdżę do pracy i prywatnie, pali 8,1 litra. I jest to spalanie mieszane, bo dojeżdżam nim do pracy w mieście, ale również dojeżdżam do drugiego miasta, do Głogowa, gdzie tam jest jakieś 70 km w jedną, 70 w drugą. I dwa razy w tygodniu taką trasę robię, więc jest to spalanie mieszane. Tam jeżdżę na S3, 120, 100, zależy czy jest dobra pogoda, jak pada to raczej stówką jadę do pracy. Jak jest normalna pogoda, nie jest ślisko, to jeżdżę przepisowo 120, więc mój bajk 8,1 litra, tankuje 95 E10. Taką benzynkę tankuję i słuchajcie, ciekawa sytuacja, to znaczy ciekawa sprawa, bo jestem jednym z pierwszych klientów bajka w Zielonej Górze. No i jak kupowałem samochód, dostałem, no jeszcze nie było katalogów, więc dostałem taki wydruk z drukarki kolorowej. No i jest kilka rzeczy, które chcę tutaj powiedzieć. Mianowicie jedna rzecz, to jest tutaj tabelka odnośnie spalania. I tutaj wedle tego, co dostałem, jak kupowałem samochód, w zasadzie zanim kupiłem samochód, to już dostałem. I jest tutaj wyliczenie, producent podaje, że... A nie, przepraszam, słuchajcie, myślałem, że tutaj jest 7,2. Dobrze jest. Słuchajcie, jest tutaj informacja, że spalanie w bajku jest 8,5 litra. I teraz w nowym katalogu, który dostałem z grupy GZ, gdzie odbierałem dowód rejestracyjny, dostałem już ładny, elegancki katalog i w tym katalogu też jest spalanie na poziomie 8,5 litra. Więc jak ktoś dostanie sobie, przyjdzie do salonu i dostanie taki katalog, ładny, elegancki, tutaj nie wiem, czy fokus złapie, ale w każdym razie jest 8,5 litra. Jak ktoś taki dostanie katalog i zakupi sobie Beijinga trójeczkę, bajka 3 i się okaże, że mniej pali niż w katalogu, to będzie miło zaskoczonym. Oczywiście ja tutaj akurat może nie jeżdżę ekonomicznie, no ale też nie duszę tego silnika, czyli tam przy 2,5 tysiąca, 2800 zmieniam biegi, nie przekraczam, tak prawdę mówiąc, 3000 obrotów, raczej tak spokojnie jeżdżę. Jak ktoś ma mocną nogę, to te 8,5, nawet 9, może nawet 10 może będzie mógł w stanie palić. W każdym razie ja cały czas jeżdżę na włączonej klimatyzacji, no i to jest spalanie 8,1 litra. I teraz ciekawa sprawa, mianowicie tutaj w tym wydruku, który dostałem i kiedy byłem w grupie GZ, gdzie pozdrawiam wszystkich pracowników, bo są naprawdę bardzo fajni, konkretni, bardzo bym powiedział profesjonalni. I zapytałem się a propos tego, bo na stronie internetowej też wisiał taka informacja, że jest i gdzie to było stworzone dla Ciebie, dobra. O, dobra, znalazłem. Jest tutaj ogranicznik prędkości. I na stronie internetowej też było pisane, że jest ogranicznik prędkości. I słuchajcie, tego ogranicznika prędkości nie mam. I w grupie GZ napisali do tutaj producenta, że słuchajcie, jest taka i taka sprawa do bajka, że na stronie jest ogranicznik prędkości, a w nim tego nie ma. I ze strony zniknęła ta informacja i bajk 3 nie ma ogranicznika prędkości, nie ma tempomatu i to była po prostu pomyłka, bo bajk 3 też wychodzą z automatyczną skrzynią biegów i z tempomatem, taka troszkę wyższa wersja, w każdym razie ta sprzedawana w Polsce nie ma tego. I no, ten model z tą skrzynią biegów tego nie będzie miało oczywiście, nie? Czy w przyszłości inne modele będą wychodzić z inną skrzynią biegów, tego nie wiem, więc tego Wam nie powiem. W każdym razie tego nie ma. Kolejna sprawa odnośnie haka. Bike 3 sprzedawany w Polsce, ten model nie ma homologacji na hak i ta homologacja nie jest w tej chwili robiona. A z kolei Bike 5 też jeszcze nie ma homologacji, ale na Bike'a 5 w tej chwili trwa homologacja na hak, więc Bike 5 w przyszłości będzie miał homologację na hak. Więc jeżeli są jacyś fani
jeżdżenia na wakacje z przyczepą kempingową, to bike trójka z pewnością nie jest dla Was, tylko powinniście się zastanowić raczej nad bajkiem piątką. No i to tyle w tym krótkim vlogu odnośnie bajka trójki od właściciela, czyli informacje z pierwszej ręki. I słuchajcie, jeżeli Wam film się podobał, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym moim filmie na kanale. Siema, cześć!